Nasza planeta była miejscem działania wielu niezwykłych cywilizacji. Dziś po starożytnych potęgach pozostały już tylko ruiny oraz wspomnienia. Upadek niektórych cywilizacji do dziś pozostaje niewyjaśniony. Zerknijmy zatem na kilka starożytnych kultur, które tajemniczo zniknęły. Powierzchnia Malty wynosi zaledwie 316 km2, jednak to właśnie na tym małym terenie zbudowano aż 23 kompleksy niezwykłych megalitycznych budowli. Około 3800 roku przed naszą erą Maltę zaludnili osadnicy, którzy rozpoczęli tam budowę ogromnych konstrukcji. W momencie, gdy nieznany lud zaczął budować megality na Malcie, ludzie nie używali jeszcze ani koła, ani metalowych narzędzi. Obiekty takie jak Tarsien, Hagar Kim, Gantia czy Hipogeum Halsafieni są o kilkaset lat starsze niż piramidy w Gizie oraz Stonehenge. Ich przeznaczenie do dziś pozostaje jednak tajemnicą. Naukowcy nie są pewni, czy były to świątynie, miejsca kultu, czy też może obserwatoria astronomiczne. Niewielka społeczność rzędu zaledwie kilku tysięcy ludzi wzniosła całą masę monumentalnych budowli, prezentując przy tym zaskakującą wiedzę na temat inżynierii oraz astronomii. Ogromne bloki ważą nawet ponad 50 ton, a zewnętrzne mury są wysokie na ponad 6 metrów. Co ciekawe, niezwykły lud budowniczych całkowicie opuścił Maltę około roku 2350 przed naszą erą, pozostawiając ją niezamieszkałą na kilkaset kolejnych lat. Nie wiadomo, co spowodowało to wydarzenie. Zdaniem specjalisty od śródziemnomorskiej archeologii Johna Evansa, budowniczy z Malty zniknęli jakby za sprawą działania magicznych sił. Pozostawili za sobą niezwykłe budowle, po czym albo wyginęli, albo też z nieznanych powodów udali się w inne części świata. Nie wiadomo, kim byli ci niezwykli budowniczy, którzy wyprzedzali swoje czasy. San Xing Dui to starożytna cywilizacja, która istniała w Chinach od 1700 do około 1000 roku przed naszą erą. Wiosną 1929 roku pewien rolnik, kopiąc studnię niedaleko stolicy prowincji Sichuan, Chengdu, odkrył tam dużą stertę osobliwych relikwii. Pokolenia chińskich archeologów przeszukiwały ten obszar bez powodzenia aż do roku 1986. Wówczas to pracownicy przypadkowo znaleźli doły zawierające tysiące artefaktów, które zostały połamane, spalone, a następnie starannie zakopane. Do przedmiotów znalezionych w dołach ofiarnych należały rzeźby oraz maski, ołtarz ofiarny, topory, pierścienie, noże oraz setki innych unikalnych przedmiotów. Wśród kolekcji znalazła się również największa i najlepiej zachowana ludzka pionowa postać z brązu, mierząca aż 2 metry oraz 62 cm wysokości. Najbardziej uderzającymi odkryciami były jednak dziesiątki dużych brązowych masek oraz głów, przedstawionych z kanciastymi ludzkimi rysami, przesadnymi oczami w kształcie migdałów, prostymi nosami, kwadratowymi twarzami oraz ogromnymi uszami, a zatem z cechami, które nie odzwierciedlają twarzy Azjatów. Artefakty zostały stworzone przy użyciu niezwykle zaawansowanej technologii odlewania brązu, którą uzyskano poprzez dodanie ołowiu do połączenia miedzi oraz cyny, tworząc tym samym silniejszą substancję, która może tworzyć znacznie większe oraz cięższe przedmioty. Niektóre z masek były naprawdę ogromne. Jedna ma szerokość 1,32 m oraz wysokość 72 cm. Jest to największa maska z brązu, jaką kiedykolwiek znaleziono. Styl artystyczny San Xing Dui był całkowicie nieznany w historii sztuki chińskiej. Odkrycie w San Xing Dui stanowiło wyzwanie dla tradycyjnej narracji cywilizacji chińskiej, która miała się rozprzestrzeniać z centralnej równiny Żółtej Rzeki. Cywilizacja ta miała wysoko rozwinięte rolnictwo, w tym zdolność do produkcji wina oraz technologię ceramiczną. Mury wokół głównej osady miały 40 metrów u podstawy oraz miały różną wysokość od 8 do nawet 10 metrów. Ściany otaczały kanały o szerokości 25 metrów oraz głębokości nawet do 3 metrów. Kanały te były wykorzystywane do nawadniania żeglugi śródlądowej oraz obrony. Kultura San Xing Dui nie pozostawiła po sobie żadnych zapisów. Według znalezisk archeologicznych osada w San Xing Dui została nagle opuszczona około 1000 roku przed naszą erą. Mieszkańcy starannie zakopali swój dobytek. Wśród proponowanych wyjaśnień tajemniczego zniknięcia zakłada się wojnę, powódź lub też trzęsienie ziemi, które inne chińskie kroniki odnotowały wówczas w tamtym rejonie. Nabatejczycy to starożytny lud pochodzenia semickiego, który stworzył swoje królestwo w III wieku przed naszą erą.
Ludzie ci przybyli z Półwyspu Arabskiego na tereny obecnego południowego Izraela oraz południowej Jordanii. Nabatejczycy mówili dialektem arabskim oraz posługiwali się alfabetem nabatejskim, który wywodzi się z alfabetu aramejskiego. Stolicą ich państwa była słynna monumentalna Petra, a prawdopodobnie zbudowali także Madain Salih położone w Arabii Saudyjskiej. Nabatejczycy byli mistrzami w obróbce kamienia, wykuwając ogromne grobowce w skale. Tworzyli także rozległe szlaki handlowe. Ludzie ci słynęli z wiedzy hydraulicznej, budując akwedukt oraz dziesiątki studni, dzięki czemu mogli magazynować wodę. Tamy, kanały oraz zbiorniki pomagały im rozwijać się w nieprzyjaznym, pustynnym klimacie. Niestety po Nabatejczykach nie zachowały się żadne źródła pisane, przez co nie wiemy, co tak naprawdę spowodowało ich zniknięcie. W IV wieku naszej ery Nabatejczycy opuścili Petrę z nieznanych powodów. Być może było to spowodowane trzęsieniem ziemi lub też przesunięciem się szlaków handlowych bardziej na północ. Olmekowie to najstarsza duża cywilizacja z rejonu Mezoameryki. Archeolodzy datują początek cywilizacji Olmeków na około 1500 rok przed naszą erą. Ludzie ci mieszkali na tropikalnych nizinach południowo-środkowego Meksyku w dzisiejszych stanach Veracruz oraz Tabasco. Olmekowie jako pierwsi w Mezoameryce stworzyli kalendarz. Jako pierwsi planowali budowę miast, a także znali podstawy astronomii oraz matematyki. Opracowali także system pisania, na co wskazują symbole datowane na około 900 rok przed naszą erą. W takich miastach jak Tres Zapotes, La Venta czy San Lorenzo wznosili m.in. niskie platformy oraz piramidy. Olmekowie są jednak najbardziej znani ze stworzenia kolosalnych kamiennych głów. Do dziś odnaleziono 17 takich kamiennych obiektów. Głowy te zostały wykonane z bazaltu pochodzącego z gór Sierra de los Tuxtlas. Średnio obiekty te ważą od 10 do nawet 20 ton. Największa odkryta dotąd głowa ma aż 3,5 metra wysokości i waży prawie 50 ton. Olbrzymie głowy zostały przetransportowane ponad 150 km od źródła kamienia. Po ponad 1000 lat zagadkową cywilizację Olmeków w około 400 roku przed naszą erą spotkała zagłada. Olmekowie pozostawili wówczas swoje miasta oraz cały dobytek. Przyczyny ich upadku pozostają nieznane. Podejrzewa się, iż doprowadziły do tego zmiany klimatyczne w środowisku, wybuchy wulkanów, które zmusiły ich do rozprzestrzeniania się po okolicy lub też inwazja zewnętrzna. Teotihuacan to ogromne miasto położone na północny wschód od miasta Meksyk. To stanowisko archeologiczne znane jest jako tak zwane miasto bogów. Mieszkający tam ludzie byli mistrzami budownictwa, konstruując mnóstwo niezwykłych piramid. Nie wiadomo jednak niemal nic o ludziach zamieszkujących to wielkie centrum. Nie wiemy, skąd pochodzili, jakim mówili językiem i co się z nimi stało. Nieznani ludzie przybyli w to miejsce w około 200 roku przed naszą erą, po czym rozpoczęli budowę miasta oraz piramid. Mieszkańcy Teotihuacan przeprowadzili regulację rzeki San Juan oraz budowali tam zbiorniki wody deszczowej. W kompleksie miejskim powstawały place targowe, spichlerze, teatry oraz boiska do gry w pelotę. Rzemieślnicy zamieszkiwali osobno wydzielone dzielnice. Przywódcy religijni byli również przywódcami politycznymi. U szczytu chwały Teotihuacan zamieszkiwało nawet 250 tysięcy ludzi. Upadek Teotihuacan i rozproszenie się ludności do dziś pozostaje jednak zagadką. Przez długi czas uczeni sądzili, że najeźdźcy zaatakowali miasto w VI lub VII wieku, grabiąc je oraz paląc. Najprawdopodobniej kilka najważniejszych budynków faktycznie zostało podpalonych, jednak miało to miejsce podczas niepokojów wewnętrznych. Upadek Teotihuacan skorelowano także z długimi suszami związanymi ze zmianami klimatu, jakie zaszły w latach 535-536. Ta teoria upadku ekologicznego jest poparta pozostałościami archeologicznymi, które pokazują wzrost odsetka młodocianych szkieletów z dowodami niedożywienia w VI wieku naszej ery. Część badaczy twierdzi także, iż upadek Teotihuacan został spowodowany dewastacją rolnictwa, która miała miejsce z powodu erupcji wulkanu Ilopango w Salwadorze. Cywilizacja Doliny Indusu to jedna z najstarszych oraz najbardziej rozwiniętych cywilizacji. Cywilizacja ta rozwijała się na terenie współczesnego Pakistanu, Afganistanu oraz Indii. U szczytu chwały zamieszkiwało ją ponad 5 milionów ludzi. Ich miasta były nad wyraz rozwinięte jak na swoje czasy. Budowano je wszystkie według jednego schematu.
Obszar mieszkalny był podzielony na duże prostokąty usytuowane wzdłuż szerokich na nawet 10 metrów głównych ulic. Domy mieszkalne miały po dwa i nawet więcej pięter. Cywilizacja Doliny Indusu posiadała efektywny system kanalizacyjny. Znaczna część mieszkańców miała w swoich domach łazienki oraz toalety, które były podłączone do systemu oraz wodociągu. Istniały również wspólne miejskie łaźnie, w tym tak zwana Wielka Łaźnia znajdująca się w Mohenjo-Daro. Wśród odnalezionych artefaktów odkryto przybory toaletowe, ruchome zabawki, wózki, kości do gry oraz duże zasoby biżuterii. Jubilerzy potrafili wywiercić otwory o średnicy nawet 1 mm. Niestety niewiele więcej wiadomo na temat cywilizacji Doliny Indusu, gdyż do dziś nikomu nie udało się odszyfrować ich pisma. Po tysiącach lat egzystencji, mniej więcej w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, cywilizacja Doliny Indusu przestała istnieć, a główne miasta zostały całkowicie opuszczone. Do dziś nie wiadomo, dlaczego tak się stało, jednak istnieje kilka interesujących wyjaśnień. Jedno z nich zakłada, że upadek nastąpił na skutek najazdu Aryów, którzy podbili te tereny. Inne sugeruje z kolei, że upadek cywilizacji był spowodowany zawieszeniem handlu z terenami Mezopotamii, co doprowadziło do wyludnienia miast. Inni badacze wskazują z kolei, że do upadku mogło dojść z powodów politycznych. Nie brakuje także katastroficznych wyjaśnień związanych z upadkiem meteorytu, z trzęsieniem ziemi, a nawet ze zniszczeniem wskutek śmiercionośnej wojny bogów, na co miałyby wskazywać dziwnie usytuowane szkielety. Upadek odbywał się jednak raczej stopniowo. Najpopularniejsza teoria sugeruje, że cywilizacja Doliny Indusu upadła z powodu zmian klimatycznych. Doprowadzić do tego miały powodzie, susze, wyschnięcie rzeki Sarasvati, wzrost zasolenia gleb, pustynnienie, a także nadmierna eksploatacja środowiska przez ludzi. Cywilizacja Mochica była raczej zbiorem ludów o podobnej kulturze niż wielkim imperium. Ludzie ci zamieszkiwali tereny w okolicy dzisiejszego miasta Trujillo w Peru. Odkrycia datowane są na okres od I wieku naszej ery do VII wieku naszej ery. Ludzie ci rozwinęli oparte na rolnictwie społeczeństwo wraz z pałacami oraz piramidami. Pozostawili po sobie także wiele wyrobów ceramicznych, ludność zna także obróbkę takich metali jak złoto, srebro oraz brąz. Twórcy kultury Mochica są także budowniczymi systemu nawadniającego, który składał się z szeregu kanałów, akweduktów oraz wodociągów. Jeden z najdłuższych kanałów to Aquehua de la Cumbre o długości 113 km. Istnieje wiele teorii wyjaśniających, dlaczego cywilizacja Mochica zniknęła, pozostawiając swoje ośrodki miejskie. Najczęstszym wyjaśnieniem jest wpływ El Niño, wzoru ekstremalnych warunków pogodowych charakteryzujących się naprzemiennymi okresami powodzi oraz ekstremalnych suszy. Te wydarzenia pogodowe mogły zakłócić styl życia Mochica oraz zniszczyć ich wiarę w religię, która poprzez poświęcenie obiecywała stabilną pogodę. Göbekli Tepe to zdecydowanie najważniejsze stanowisko archeologiczne na całym świecie. Jest to najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka, prehistoryczne sanktuarium sprzed aż 11 500 lat. Nieznani ludzie tuż po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej znieśli na terenie dzisiejszej Turcji ponad 200 megalitycznych słupów o wadze do kilkudziesięciu ton, które tworzą owalne struktury. Odkrycie to było szokiem dla świata archeologii. Te zagadkowe kręgi są starsze niż ceramika, metalurgia, pismo oraz koło. Zostały zbudowane przed tak zwaną rewolucją neolityczną, a zatem przed początkiem rolnictwa oraz początkiem hodowli zwierząt. Na słupach nieznani budowniczy uwiecznili wizerunki zwierząt oraz symboli, a niektóre filary mają także antropomorficzny wygląd. Budowniczy znali się również na astronomii. Profesor fizyki matematycznej Giulio Mari twierdzi, że nieznani twórcy Göbekli Tepe byli zainteresowani gwiazdą Syriuszem. Jak dowodzi Mari, punkty wschodu Syriusza były śledzone w Göbekli Tepe przez okręgi DC oraz B. Niewykluczone także, że ludzie ci znali zjawisko precesji planetarnej. Około 8000 roku przed naszą erą Göbekli Tepe zostało celowo zasypane. Budynki zostały pochowane pod gruzami, głównie pod krzemieniowym żwirem, zupełnie tak, jakby miały przetrwać tysiące lat jako swoista kapsuła czasu. Ludzie z Göbekli Tepe stopniowo opuszczali ten teren, jednak nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Miejsce to nie zostało zburzone przez wrogów, nie zniszczył go też żaden kataklizm. Po twórcach z Göbekli Tepe nie ma żadnego śladu.
Była to wówczas zdecydowanie najbardziej zaawansowana społeczność na świecie. A zatem, gdyby udali się w inne miejsce, to powinniśmy ich tam namierzyć, widząc nagłe pojawienie się rozwiniętej kultury. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy już sekretu budowniczych Göbekli Tepe. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.